Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak schudłam 30 kg. Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Paulina i bardzo mi miło, że spotykamy się tutaj u mnie na kanale. Jeżeli jesteście tutaj po raz kolejny, to już na pewno wiecie, że schudłam łącznie 50 kg. Ale dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak to było z tą 30. Jeżeli chcecie posłuchać o tym, jak schudłam pierwsze 10 i jak schudłam później 20 kg, to zapraszam Was do filmów, które podlinkuję Wam w opisie, a dzisiaj porozmawiamy o tym, jak schudłam kolejne 10, czyli już łącznie 30 kg. Bo tutaj sytuacja już była nieco inna. Moja przygoda z obozami jeździeckimi, na których dostałam pracę, już się zakończyła. Przychodził czas zimy i przez tą zimę ja nie schudłam nic. Przyznam Wam się szczerze, że dla mnie w ogóle zima to jest bardzo trudny okres do odchudzania, do takiego trzymania deficytu kalorycznego, bo ja jestem osobą, która ma z natury niskie ciśnienie. Jeżeli jeszcze do tego dodam deficyt kaloryczny i jakieś adaptacje metaboliczne, które już mnie po prostu troszeczkę spowalniają na maksa, no to jest mi bardzo zimno, jest mi nieprzyjemnie, nie lubię tego, więc okres zimy to jest okres, kiedy ja zazwyczaj na deficycie kalorycznym nie jestem. Tak było wtedy, tak było w następnym roku i tak było w tym roku. Ale po zakończeniu pracy na obozach jeździeckich otrzymałam propozycję pracy w stajni na stałe. Więc była to dla mnie szansa, żeby tą aktywność fizyczną, którą miałam podczas obozów, utrzymać. Oczywiście nie była to już aktywność taka sama, dlatego że na obozach jeździeckich byłam codziennie i po prostu od poniedziałku do piątku, prócz weekendów, od poniedziałku do piątku miałam ten tryb życia taki bardzo aktywny, co było dla mnie po prostu wielkim wtedy przedsięwzięciem, bo ja byłam osobą otyłą, więc mi nie było wcale łatwo taką aktywność prowadzić, ale no powiedzmy sobie szczerze, byłam troszeczkę do tego przymuszona, bo taki był charakter mojej pracy. W momencie, kiedy obozy się skończyły, no to ja byłam lekko przestraszona, bo bałam się, że nie uda mi się utrzymać takiej aktywności fizycznej, jaką miałam właśnie w lato. Człowiek z natury leniwy, mało aktywny, kiedy nie ma tego bodźca, takiego właśnie u mnie, związanego z pracą, no to z własnej woli raczej się do takiej aktywności nie zmusi. Ja wtedy nie lubiłam aktywności fizycznej. Ja nie chodziłam na siłownię, ja nie chodziłam na basen, ja nie robiłam nic poza właśnie pracą i spacerami z psami. Okres schudnięcia kolejnych 20 kg łączył się zatem ze znalezieniem sobie jakiejś dodatkowej aktywności fizycznej. I to był właśnie ten przełomowy moment, kiedy ja zaczęłam trochę ćwiczyć w domu. Miałam jakieś takie zwykłe hantelki, miałam jakieś gumy oporowe, bez żadnego większego przygotowania, bez żadnej specjalistycznej wiedzy, po prostu zaczęłam do muzyki sobie w domu troszeczkę się tak, wiecie, poruszać. Słuchałam sobie dużo na YouTubie trenerów osobistych, którzy opisywali ćwiczenia i pokazywali, jak je wykonywać. Starałam się to po prostu powtarzać. To nie były absolutnie jakieś takie zorganizowane na przykład 30 minut treningu. Nie. Ja po prostu w wolnym czasie brałam sobie hantelki, nawet za bardzo się nie przebierałam, bo ja nienawidziłam przebierać się w jakieś leginsy i stroje sportowe. Absolutnie nie. Po prostu brałam sobie hantelki i do muzyki góra, dół, trochę sobie poćwiczyłam, trochę się spociłam i to mi wystarczyło. To był przełomowy moment, dlatego że ja wtedy troszeczkę bardziej polubiłam aktywność fizyczną i przyszło mi to bardzo naturalnie. Kiedy już wyszłam z tego stanu największej otyłości, otyłości trzeciego stopnia, ta aktywność fizyczna zaczęła być dla mnie dużo łatwiejsza. Weźcie pod uwagę, że osoba, która waży 130 kg, ma dosyć mocno ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o ćwiczenia. No, nie wyobrażam sobie absolutnie osoby 130-kilogramowej, która na przykład biega. Ja uważam, że jest to po prostu niebezpieczne, niezdrowe i ja takich aktywności po prostu nie uprawiałam. Też znam siebie i wiem, że jeżeli rzucę się na zbyt głęboką wodę, to po prostu to będzie masakra i nie dam rady. Najprawdopodobniej zrezygnuję z tego bardzo szybko, najprawdopodobniej porzucę te postanowienia i tyle. I po prostu będę później miała sama do siebie pretensje, że znowu mi się nie udało. Dlatego małe kroczki. Na początku wystarczyła mi aktywność w stajni, a później właśnie dołożyłam sobie tą aktywność taką domową.
przez cały okres tego mojego dużego odchudzania, kiedy chudłam 50 kg, nie byłam ani razu na siłowni. I to było dla mnie naprawdę zbawienne, teraz na to patrzę, dlatego że ja po prostu dostosowałam moje odchudzanie do moich realnych możliwości. Ja nie miałam czasu na to, żeby jeździć jeszcze na siłownię, ja nie miałam pieniędzy na to, żeby kupować sobie karnet albo na przykład korzystać z trenera personalnego, za którego musiałabym zapłacić. Więc robiłam to, na co było mnie stać. Robiłam to, co mogłam robić w danym momencie i to, co przede wszystkim chciałam robić. Najgorszą rzeczą na świecie, moim zdaniem, jest zmuszanie się do aktywności, której po prostu nie lubimy. Po co zmuszać się do czegoś, co nie sprawia nam realnie przyjemności? Ja ważąc 130 kg nie chciałam ćwiczyć siłowo. Po prostu nie chciałam. Przyszedł moment, kiedy po prostu zaczęłam tego potrzebować i reagując na swoją własną potrzebę, reagując na to, co mówiło mi moje ciało, po prostu się na to zdecydowałam. Ale też nie na zasadzie takiej, że teraz idę na siłownię. Korzystałam z tego, co miałam w domu. A że w domu troszeczkę sprzętu miałam, kupiłam sobie jeszcze jakieś tanie gumy oporowe po prostu w internecie i to mi absolutnie wystarczyło. Moje ćwiczenia w domu były absolutnie nieprofesjonalne, one były raczej rekreacyjne, one nie miały na celu rozbudowywania konkretnej partii ciała, na przykład, nie wiem, pośladków, czy ramion, pleców. Ja po prostu się ruszałam i to wystarczyło. Do tego właśnie jeszcze dosyć dużo chodziłam i zaczęłam chodzić na dłuższe spacery z psami. O ile wcześniej chodziłam tylko dookoła bloku, żeby załatwiły swoje potrzeby i do domu i nic więcej, tak teraz postanowiłam, że będę chodziła z nimi na dłuższe spacery. Wymagało to ode mnie troszeczkę samozaparcia, bo mi się nie chciało tego robić, ale stwierdziłam, że spróbuję. Zmuszę się 2-3 razy. Jeżeli się okaże, że w ogóle no, nie pasuje mi coś takiego, to trudno, moje psy będą cierpieć, ale ja się zmuszać do tego nie będę, ale okazało się, że nie jest to takie złe. Zaczęłam właśnie korzystać ze słuchawek, włączałam sobie jakieś podcasty albo audiobooki i maszerowałam. I maszerowanie to jest po prostu najlepsza opcja dla osób otyłych, dla osób grubych, żeby po prostu ruszyć się, ruszyć to ciało, ruszyć tą całą maszynę naszego ciała, żeby ona zaczęła po prostu, wiecie, pracować. Jest wiele osób, które właśnie mówią, jak fantastyczną aktywnością jest chodzenie. My o tym chodzeniu bardzo często zapominamy. Teraz nawet łapię się czasami na tym, że na przykład podjeżdżam sobie samochodem do sklepu, który jest, nie wiem, pół kilometra od mojego domu, albo na przykład jadę samochodem do przychodni, chociaż mogłabym tam pójść na piechotę, ale po prostu jest 1500, 1900 różnych przeciwności losu. A to pada, a to wieje, a to świeci słońce, więc nie pójdę, bo się spocę. No powiedzmy sobie szczerze, trochę tak jest i trochę tak funkcjonujemy, że idziemy na łatwiznę. I ja nadal idę na łatwiznę i w trakcie tego odchudzania nadal chodziłam na łatwiznę, ale tam, gdzie mogłam sobie tą aktywność fizyczną wykonać, tam ją starałam się wykonywać. Jeżeli chodzi o jedzenie, tak jak już Wam wcześniej wspominałam, na obozach jeździeckich mieliśmy po prostu catering, mieliśmy zagwarantowane jedzenie. Teraz musiałam już zacząć sobie sama organizować te sprawy związane z jedzeniem. I tutaj rozpoczął się taki moment, tak naprawdę dopiero przy tej dziesiątce rozpoczął się taki moment, kiedy ja zaczynałam realnie interesować się tym, co jem. Słuchałam mądrzejszych od siebie, słuchałam osób, które wiedzą coś na temat odżywiania. Starałam się nie popadać w skrajność, czyli po prostu unikać takich sytuacji, do jakich doprowadzałam wcześniej. Bo zajarana odchudzaniem bardzo często wpadałam w takie pułapki, na przykład keto dieta. Albo jakaś inna restrykcyjna dieta. To powodowało, że to tylko pobudzało moje zaburzenia odżywiania, czyli to, co doprowadziło mnie do otyłości. Bo moja otyłość to nie jest taka otyłość, że o, któregoś dnia się nagle obudziłam i jestem otyła. Moja otyłość była efektem zaburzeń odżywiania. Nie w drugą stronę. To nie zaburzenia odżywiania są efektem otyłości, tylko otyłość była efektem zaburzeń odżywiania, po prostu. Oczywiście wpadłam w taki troszeczkę wir
różnych sprzecznych informacji. Z jednej strony słyszałam, trzeba jeść jajka, bo jajka są bogate w kwasy tłuszczowe, bo jajka to jest źródło białka i w ogóle full witamin. Z drugiej strony słyszałam osoby, które mówiły, nie wolno jeść jajek, bo jajka to cholesterol i cię po prostu zabiją. Z trzeciej strony słyszałam, że na przykład, o, zielone warzywa są super, a później usłyszałam, a, szczawiany są straszne i po prostu powodują śmierć i nie wiadomo o co chodzi. Masakra. Dlatego otrzeźwiłam się troszeczkę i mówię tak, nie Paulina, nie wpadaj ze skrajności w skrajność, nie wchodź z deszczu pod rynnę, po prostu podejdź do tego tak, jak było wcześniej. Zwykłe, normalne jedzenie, pomyśl, co wkładasz do buzi, pomyśl, jak to komponujesz, ale po prostu nie szalej znowu, bo te szaleństwa, dobrze wiesz, że są dla Ciebie mega destrukcyjne. Bo taka jest prawda. Niestety, każde restrykcje, każde szaleństwa, każde zawirowania to jest po prostu dla mnie jak woda na młyn i ja po prostu albo wpadam w jakiś taki wir obłędu dietetycznego, albo znowuż porzucam to w cholerę i mówię, o nie, to jest takie trudne, nie będę tego robić, bo przecież to jest takie skomplikowane, to trzeba by było mieć doktorat, żeby się odżywiać. Nie, nie trzeba mieć doktoratu, żeby się odżywiać. Trzeba po prostu myśleć. I ja starałam się myśleć. Starałam się, bo czasem mi to wychodziło, a czasem mi to nie wychodziło, ale przynajmniej się starałam. Jest w internecie cała masa wiedzy, darmowej wiedzy, z której trzeba korzystać. Tylko, żeby korzystać z tej darmowej wiedzy, trzeba w głowie sobie po prostu zamontować pewnego rodzaju sito. Słuchać tam, gdzie gadają mądrze. Nie słuchać tam, gdzie gadają głupio. Przestałam słuchać osób bardzo takich autorytarnych. Przestałam słuchać osób narzucających mi konkretne swoje magiczne sposoby. Czemu? Dlatego, że te magiczne sposoby nie zadziałają na każdego. To nie jest wiedza uniwersalna. Każdy człowiek jest inny. Każdy człowiek ma inne potrzeby, inne możliwości, inne realia, w których żyje. Ktoś by mógł powiedzieć, o, banany to jest cała masa węglowodanów, węglowodany trzeba uciąć, węglowodany są złe, węglowodany są najgorsze. Ale mi pasują, więc czemu ja mam nie jeść węglowodanów? Ja lubię banany, więc będę jadła banany. Nauczę się natomiast, jak zbilansować te banany. Jeżeli mam taki owoc, jak na przykład banan, który ma dość wysoki indeks glikemiczny, to dodam sobie do niego jakieś źródło tłuszczu, na przykład orzechy albo masło orzechowe, jakieś źródło białka, na przykład skyr, albo nie wiem, inny twarożek, albo inny serek, który sobie po prostu doprawię tak, że będzie mi to wszystko smakowało. Więc można zjeść banana, jednocześnie dbając o to, żeby był to posiłek zbilansowany. U mnie przez ten cały czas, o ile oczywiście nie byłam w napadzie, bo zaraz do tego dojdziemy, u mnie przez ten cały czas funkcjonowała taka niepisana zasada trzech posiłków dziennie. Ja nie jem do tej pory przekąsek. Chyba, że są jakieś takie sytuacje, że na przykład, nie wiem, bardzo wcześnie wstanę i rzeczywiście jestem głodna i te trzy posiłki w ciągu dnia to jest dla mnie za mało, to zjem sobie jakiś czwarty posiłek, ale wszystko, co ja wkładam do ust, to jest posiłek. Czemu tak jest? Dlatego, że słowo przekąska moim zdaniem odbiera jakby znaczenie temu jedzeniu. O, to była taka malutka przekąska, to była taka malutka przekąska, ale ona jest posiłkiem, to jest jedzenie, więc ja osobiście wolę zjeść 3, czasami 4 większe posiłki niż na przykład obiad, przekąska, kolacja, przekąska, śniadanie, przekąska, przekąska i przekąska. Bo bardzo często później zapominałam o tych przekąskach, rozumiecie? Na przykład siadałam sobie i mówiłam, och, ja dzisiaj tak mało zjadłam, na śniadanie zjadłam tylko 2 kanapki z serkiem, później na obiad ziemniaczek i jakieś mięsko, no i to wszystko. A w międzyczasie wpadły jeszcze jakieś 3 przekąski. I to jest bardzo zwodnicze. Dlatego ja nie lubię nazywać tego przekąską. To może być coś małego, ale dla mnie to jest posiłek. Po prostu posiłek. 3, 4, zależy. Po prostu zwykły posiłek. I właśnie w tym momencie, kiedy chudłam te kolejne 10, czyli w tym przypadku już 30 kg, zaczęłam bilansować sobie te posiłki. Ja wcześniej nie miałam wiedzy na temat bilansowania posiłków. Oczywiście ja słyszałam dobrze zbilansowany posiłek, ale ja nie wiedziałam, co to znaczy.
I tutaj Wam polecam poszukać sobie po prostu w internecie, poszukać sobie na YouTubie osób, które uczą o tym, jak bilansować posiłki. Albo jeżeli lubicie korzystać z wiedzy dietetyków, no to pójdźcie po prostu do dietetyka i poproście: proszę mnie nauczyć bilansować posiłki. Ja nie chcę na przykład konkretnej, rozpisanej diety, tylko proszę mnie nauczyć, co to znaczy bilansować posiłek. I tak na przykład śniadania zaczęłam sobie bilansować w białko, w tłuszcze, w węglowodany, żeby te moje posiłki były po prostu pełne. Jeżeli zjem drożdżówkę z owocami, to wiem teraz, w tym momencie, że to są po prostu czyste węgle. Najprawdopodobniej to są czyste węgle, tam nie ma za bardzo tłuszczu, tam wiecie, są jakieś pewnie margaryny w tej drożdżówce i tak dalej, ale jednak to są głównie węgle. Jeżeli chcę zjeść drożdżówkę, to zjem sobie na przykład pół drożdżówki, do tego zjem sobie skyr bogaty w białko i kilka orzechów. I wtedy mam posiłek zbilansowany, bo jest białko, tłuszcze, no i te nasze węglowodany, których wszyscy się tak boją. Ja osobiście się węglowodanów nie boję już w tym momencie. Kiedyś się bałam, bo kiedyś miałam fazę, ale moje fazy zazwyczaj kończyły się jedną wielką masakrą. Teraz z faz zrezygnowałam i po prostu jem wszystko. Jeżeli macie ochotę podejrzeć moje posiłki, moje zbilansowane posiłki, to na Instagramie są zakładki z moim jedzeniem. Tam możecie zobaczyć, co ja jem, jakie to są właśnie produkty. Jeżeli moje śniadanie to jest skyr, płatki, jakieś owoce i kilka orzechów, no to proszę Was, no nie będę Wam podawała przepisu na to, jak to wszystko ze sobą sklecić. Wystarczy to włożyć razem do miski. Trzeba czasami też włączyć własną mózgownicę. Trzeba pomyśleć, trzeba poczytać, trzeba poszukać informacji. To się przydaje, bo to, że ja Wam na przykład napiszę, jedz rano to, później jedz to, a później jedz tamto, no to co z tego, jeżeli się okaże, że Wy tych produktów na przykład nie lubicie i będziecie się zmuszać i koniec końców stwierdzicie, że nie, a ja to chrzanie, wracam sobie do moich na przykład jagodzianek i będę jeść na śniadanie jagodziankę. Jagodziankę też można zbilansować i też w diecie odchudzającej można ją zjeść, tylko trzeba wiedzieć, jak ją jeść. W trakcie spadku tych 30 kg miałam etapy napadów. Niestety, pamiętam nawet jedną sytuację, kiedy właśnie wracając ze stajni byłam po prostu myślami już tylko w żabce i już tylko w półce z chipsami. Takie sytuacje mi się zdarzały i chcę Wam o nich powiedzieć, dlatego że nie chcę, żebyście wyobrażali sobie, że dla mnie ten proces odchudzania był łatwy. On nie był łatwy, on niekiedy był naprawdę bardzo trudny, a nawet tragiczny, bo po prostu nie radziłam sobie z różnymi sytuacjami. Jeżeli chcecie posłuchać o napadach i jeżeli chcecie posłuchać o tym, jak ja sobie radzę z napadami, to też właśnie podlinkuję Wam dwa filmy na ten temat. Moje napady w tym czasie tego odchudzania były krótsze. One były krótsze dlatego, że ja po prostu już coś osiągnęłam. Już byłam na jakimś etapie i łatwiej mi było z tych napadów wyjść, bo po prostu bałam się, że utracę moje osiągnięcia, moje po prostu sukcesy takie osobiste. To, że ja schudłam 10 kg, to, że ja schudłam 20 kg, to były dla mnie gigantyczne, gigantyczne sukcesy i po prostu bałam się realnie, że ja to po prostu zniweczę. Więc to była taka troszeczkę motywacja do powrotu do dobrych nawyków, ale nie było to łatwe. Były takie czasami momenty, kiedy ja byłam w napadzie, powiedzmy, przez tydzień. I wtedy wszystkie moje założenia, wszystkie moje wypracowane metody i cała wiedza, którą zdobyłam na temat na przykład bilansowania posiłków, to szło w ogóle w niepamięć. Więc te napady, one wracały i one wracają. Dlatego ja w moich filmach i w moich social mediach mówię Wam o tym wprost, że mam zaburzenia odżywiania. Mówię Wam o tym dlatego, żebyście po prostu wiedzieli, że to nie jest tak, że ja któregoś dnia pstryknęłam palcami i nagle zaczęłam chudnąć. To jest pewnego rodzaju praca, to jest jakiś proces, to są decyzje, które trzeba podejmować. U mnie napad najczęściej pojawia się po prostu znikąd. Nie ma, wiecie, stresującej sytuacji, nie ma jakiegoś bodźca, który wywołuje ten napad. Najczęściej on pojawia się z takiej ogromnej potrzeby zaspokojenia siebie.
Nie dlatego, że jest mi przykro. Napady u mnie wynikały z potrzeby zaspokojenia siebie, trochę jak narkoman. Przykre, bardzo trudne, bardzo ciężko się o tym mówi, bardzo ciężko jest się do tego przyznać. Mówię Wam o tym, jak to realnie wygląda, żebyście po prostu mieli świadomość, że to nie jest łatwe, bo można powiedzieć, o, odchudzanie jest proste, bo trzeba zastosować deficyt kaloryczny. I to jest prawda, ale w momencie, kiedy borykamy się na przykład, tak jak ja, z zaburzeniami odżywiania, jeżeli ta nasza relacja właśnie z jedzeniem nie jest zdrowa, to zastosowanie deficytu kalorycznego oczywiście jakby spełni swoją funkcję, ale ciężko w ten deficyt kaloryczny wejść, bo cały czas ciągną nas w dół stare nawyki, stare przyzwyczajenia, stare sposoby radzenia sobie z emocjami na przykład. Nie schudłabym, gdybym po prostu nie była konsekwentna w swoich działaniach i w swoich decyzjach. Nie schudłabym, gdybym nie weszła w pewnego rodzaju rutynę. Każde wybicie z rutyny było dla mnie problematyczne. Było problematyczne dla mojego funkcjonowania. Dlatego u mnie tak bardzo ważna jest rutyna. Ja wbrew pozorom w rutynie dosyć dobrze się czuję, dosyć dobrze funkcjonuję, bo wiem, co będzie dalej. Najgorsze, czego ja doświadczam, to jest taka właśnie niewiedza, to jest takie poczucie braku stabilizacji i wtedy zazwyczaj łatwiej jest mi wrócić do starych nawyków żywieniowych. W moim przypadku za ten sukces odchudzania, jeżeli możemy to tak nazwać, odpowiada rutyna, czas, oczywiście deficyt kaloryczny, bo bez deficytu kalorycznego no to bym nie schudła nawet grama, ale ten deficyt kaloryczny jest wypracowany w taki sposób pozytywny, nie na zasadzie walki samej ze sobą, tylko na zasadzie słuchania tego, co mi odpowiada. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że pomiędzy tymi skokami, pomiędzy tymi dziesiątkami nie było jakichś wielkich różnic. Tam główne skrzypce grała po prostu konsekwencja. Trudno jest być konsekwentnym, naprawdę, ale łatwiej jest być konsekwentnym, jeżeli nie działamy wbrew sobie. Jeżeli zainteresował Was ten temat, to zapraszam Was też na Instagrama i zapraszam Was do moich innych filmów, gdzie opowiadam o swojej przygodzie, opowiadam o moich doświadczeniach. Każdy ma oczywiście doświadczenia inne, każdy ma prawo do tego, żeby mieć różne doświadczenia, bo jesteśmy różnymi ludźmi, mamy różne życia. Nie zapomnijcie zasubskrybować tego mojego kanału, klikając w ten duży czerwony przycisk oraz dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o tym, że dodałam nowy film. Dziękuję Wam serdecznie za poświęcony czas. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeżeli tak, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie jakieś serduszko w komentarzu. Ja jestem bardzo wdzięczna za każdy jeden komentarz, za każdą jedną osobę, która mnie tutaj odwiedza. W ogóle jest lato, a ja siedzę w swetrze. Ja nie rozumiem tej pogody. Raz jest gorąco, a raz jest zimno.